Hej wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony jak zawsze Kinga. A w dzisiejszym filmie robimy coś, co jedna osoba z was mi zaproponowała w komentarzach, czyli film paznokciowy. I słuchajcie, tak, ja na co dzień paznokci, znaczy na co dzień, kiedyś robiłam sobie cały czas paznokcie, ostatnio po prostu trochę mnie lej złapał, trochę mi się nie chce, ale chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o metodzie, którą ostatnio odkryłam, którą szybciej się po prostu paznokcie robi, więc dzisiaj sobie takie paznokcie zrobimy i witam drugą perspektywę. Tak, wziąłam sobie drugą kamerę i tutaj będziecie widzieć wszystko, co się dzieje na moich paznokciach. Także mamy dzisiaj dwie perspektywy, mam nadzieję, że jakość nie będzie bardzo zróżnicowana. O, tak to powiem. Tak, a zanim przejdziemy do filmu, oczywiście subik i łapka w górę. Będzie naprawdę super, jak klikniecie te dwie rzeczy. A tak, my przychodzimy do filmu. No i jak widzicie, tutaj będę patrzeć, bo tu mam drugą kamerę, podgląd drugie, także będę tak, wiecie. Więc, tu jak widzicie, moje paznokcie są totalnie czyste, nie robiłam z nimi nic od świąt, więc dzisiaj zajmiemy się tymi moimi paznokciami. Ogólnie tak, ja strasznie obgryzam skórki, może zauważycie, strasznie obgryzam skórki i nie wiem, to chyba na jakimś tle nerwowym, nie wiem, stresuję się po prostu często, więc moje skórki są obgryzione, no ale trudno. Będziemy sobie działać dzisiaj na tym, co tutaj mamy i przede wszystkim, po pierwsze, muszę je skrócić do minimum i też, ja nie mogę mieć za długich paznokci, bo gram na skrzypcach, jeszcze tam w międzyczasie, między tym wszystkim, gram na skrzypcach i tutaj nie mogę mieć długich paznokci, bo tu jak trzymam gryf, to jakby opuszkiem muszę dociskać strunę. Osoby grające na instrumentach strunowych będą wiedziały, o co chodzi. No po prostu nie mogę mieć takich paznokci, bo to będzie przeszkadzać. Więc pierwsze, co robimy, mam pilniczki. I teraz tymi pilniczkami będę sobie piłować paznokcie. Mam 100 na 180 i 180 na 240. Zastanawiam się, którym zacznę, chyba tym mocniejszym. I po prostu spiłuję tyle, ile się da. A na koniec podpiłuję sobie tym słabszym. Tak, więc no tak robimy. Także zaczynam sobie od po prostu, wiecie co, sobie tutaj podłożę. Dobra, mam papier, ręcznik papierowy, więc sobie to rozłożę na stolik, wiecie, żeby później łatwiej było sprzątać. Więc tak jak mówiłam, zacznę sobie od spiłowania paznokci do praktycznie minimum. I żeby było jasne, to nie jest tutorial. Słuchajcie, ja nie potrafię paznokci robić, robię je tylko, tak wiecie, na swój użytek i tam czasami, nie wiem, i kiedyś moja siostra robiła paznokcie, ale tak, to nie robię tego nikomu i jeżeli nie potraficie robić, to nie róbcie. W sensie, wiem, że trzeba się sprawdzić i tak dalej, ale uważajcie, bo można zrobić nim komuś naprawdę mocną krzywdę. Także, jeżeli nie czujecie się w tym, nie róbcie tego nikomu, poza sobą oczywiście. Dobra, więc jeden paznokieć mam skrócony, tak on wygląda i teraz nie będę was zanudzać, po prostu zrobię w całą resztę paznokci i do was wrócę, jak już będę miała je skrócone, bo mówię, bez sensu, żebym teraz nagrywała, jak skracam wszystkie paznokcie. Także widzimy się, no za jakieś 20 minut myślę. Dobra, paznokcie mamy, tak one wyglądają, no są po prostu krótkie. Więc teraz co, ja sobie zawsze przejeżdżam cleanerem, mam tu waciki bezpyłowe i mam cleaner, mam go w takiej butelce ze spryskiwaczem, bo jest prościej. I teraz sobie go czyszczę te paznokcie, aby zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, tak one wyglądają, bardzo ładnie. No i dobra, teraz następnym krokiem jest odsunięcie skórek. No i do tego mam takie coś, nie pamiętam, jak to się nazywa, wiecie. Z jednej strony jest to do odsuwania, z drugiej strony jest takie coś. Więc teraz sobie po prostu odsuwam skórki. Nie wiem, czy to tak się robi prawidłowo, ale ja je tak usuwam. I słuchajcie, ja ich nie usuwam, bo nie umiem. Ja je tylko odsuwam. Tak, jakby ktoś chciałby mnie nauczyć, jak się, jak ładnie, prosto wyciąć sobie skórki w tej i nie zakrwawić się po prostu, to możecie dać mi znać. Bardzo chętnie się nauczę. Tak. I dla mnie taki paznokieć jest już gotowy. Więc teraz wszystkie odsuwam. Dobra, to sobie przemywam znowu. Znaczy paznokcie, przemywam sobie znowu cleanerem. Ja lubię, wiecie co, widzieć wszystko, to jak tutaj jest tak ładnie wyczyszczone wszystko. Wtedy mam wrażenie, że te paznokcie zawsze ładniej wychodzą. Więc jak odciągnęłam skórki, to sobie to wszystko czyszczę i sprawdzam jeszcze, gdzie ewentualnie by spiłować. I tu widzę, że jest jeszcze kilka rzeczy. No i dobra. Nie są tu najpiękniejsze
paznokcie świata, ale są. I to jest najważniejsze. Więc teraz jak już tu nic nie potrzebuję, to to wszystko sobie wyrzucę. No dobra, jak mamy przygotowane już paznokcie praktycznie na maksa, to pokażę w ogóle o co chodzi. Co będziemy dzisiaj robić? To są paznokcie, tak zwane press on nails, które po prostu są już gotowe, albo kupuje się czyste tipsy i przykleja się na takie naklejki. Lub po prostu, lub inaczej się je przykleja. Ja tu mam właśnie różne takie paznokcie sobie kupione. Te są na przykład z Action. Tutaj te są z Shein. Także słuchajcie, takie paznokcie kosztują do 10-20 zł. A to są paznokcie wielokrotnego użytku. Jak ładnie odejdą, jak się je dobrze ściągnie. Jeżeli nie będzie się, nie wiadomo co z nimi robić, no to są wielokrotnego użytku. Takie paski możecie kupić też na Allegro. Tak samo jak tamte paznokcie, mówię, mam jedne z Action. Te Dim też miałam kiedyś takie. Tylko, że one nie miały naklejek, tylko one miały już naklejki jakby nałożone na tipsa i tylko się je przyklejało. To możecie widzieć, mogliście je zobaczyć w filmie z Malborka, gdzie właśnie sobie kupiłam paznokcie na szybko i takie to właśnie były paznokcie. My dzisiaj zrobimy sobie ładne, nowe tipsy. To są też tipsy z Shein. I ogólnie to, no nawet muszę sobie dopasować, więc teraz sobie dopasujemy. Tak, i one nie mogą być za małe, ale też nie mogą być za duże. Tu jest paznokieć ok, więc sobie odkładam już na mały. Dobra, tak, paznokcie mam już sobie przygotowane, te odkładam. Biorę sobie pilniczek, znaczy pilniczek, blok polerski, ten taki wiecie. Mam akurat sobie klawiera i lekko sobie matowię płytkę, tak żeby naklejka się nam lepiej przykleiła. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o ściągnięcie takiego paznokcia, to robimy sobie taką mieszankę. Ciepła woda albo letnia, trochę mydła i trochę jakiegoś olejku. Może być nawet zwykły olej, tak naprawdę, tym, którym smażycie. I paznokcie po prostu się odklejają. Ta metoda albo jest na kilka dni. Mi na przykład niektóre paznokcie nawet trzymają ponad tydzień. A tylko niektóre paznokcie. A wiadomo, że no nie siedzimy przez cały tydzień w bezruchu, więc one się mogą, wiecie, mogą się odczepić. Dobra, tak jak już płytkę mamy zmatowioną, to po raz już trzeci wlatuje cleaner. Zasadą, żeby to się faktycznie trzymało, paznokcie muszą być dokładnie suche. Tak dokładnie, dokładnie. Jeżeli w ogóle macie ten taki od powietrza, coś takiego na paznokcie, no to fajnie by było, jakbyście sobie też tym zrobili. I tak, lecimy do przyklejania. Taki pasek ma zestaw 40 naklejek. Dobrze, 40 mówię, dobrze? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, nie. 24 naklejek. I po prostu trzeba sobie dopasować, wiecie, rozmiar. Ja polecam brać zawsze większe niż wam się wydaje. Więc ja po prostu daję ten największy na kciuka i przyklejam. Trzeba teraz mocno, mocno docisnąć każdej strony, żeby on się przykleił. I tu jest taki zędzel do odklejania, więc odklejam. Naklejka jest nałożona i teraz po prostu przyklejam paznokcie. Ja polecam to robić od samego dołu. Tak, i od dołu przyklejam do góry. I paznokieć mamy. Mamy paznokcie. I też staram się z każdej strony tego przycisnąć z każdej strony, żeby na pewno się trzymał. I mamy. Naprawdę jak się dobrze przykleję, to się faktycznie trzymają. Więc lecę teraz z kolejną naklejką, dociskam. Teraz przyklejam kolejnego paznokcia. I tak aż wszystko przykleimy. Tak, i słuchajcie, mi zależy tylko, żeby na mój wyjazd one były, więc to wy jeszcze pewnie po prostu je ściągnę. Więc tak się prezentują dwa paznokcie pierwsze. Widzimy się, jak będzie wszystko już przyklejone, nie będę was tym nudzić. Na razie mam dwa. Dobra, jak paznokcie mamy przyklejone, patrzcie jak ładnie wyglądają. Długość jest ogólnie długa, ale nie chce mi się ich skracać. Więc tak, jak już mam przyklejone paznokcie, to teraz trzeba je zmatowić. Ciągle zapominam słów, więc matowię teraz tego całego tipsa. I jeżeli jest dobrze przyklejony, to nie powinno nic się z nim dziać. Więc sobie wszystko ładnie tutaj matowię. Staram się, żeby to jak najdokładniej było, tak on powinien wyglądać mniej więcej. No i też to samo zrobię ze wszystkimi, więc let's go! No jak już to mamy, to trzeba ponownie przejechać to cleanerem. Ja robię w tych paznokciach to, że nawet jak się oderwie nam paznokieć, to po prostu bierzemy sobie tą naklejkę, taką samą lub nawet, nie wiem, większą, mniejszą, taką jaką jest i po prostu sobie przyklejamy paznokcia, który nam odpadł. Więc tak jak mamy zrobione, to przechodzimy do malowania. Lecimy teraz z bazą. Mam tutaj akurat bazę z High Hybrid. Mam nadzieję, że coś tutaj jeszcze jest. Więc po prostu sobie nakładam bazę. Staram się jak najdalej pokryć, znaczy jakby całego tipsa staram się pokryć. No i teraz kolejny.
Pamiętajcie, to nie jest tutorial. Ja wam tylko pokazuję, jak ja robię sobie paznokcie. Ale zwyczaj w sumie to ich nie robię, tylko przyklejam już gotowe tipsy pokolorowane. Ale dzisiaj sobie zrobimy, bo słuchajcie, jak wy to oglądacie, to jestem już... Nie! Co ja gadam? O matko, sorry. Jak wy to oglądacie, to w niedzielę wyjeżdżam i po prostu chcę mieć ładne paznokcie na wyjazd. Nie będzie mnie tydzień. Nawet trochę więcej, można powiedzieć. Ale się tak nie mogę doczekać i tak się cieszę, że ten wyjazd w ogóle wypalił. Także specjalnie na tą okazję robię sobie nowiutkie, świeżutkie pazurki. Dobra. Ciuka zawsze na koniec robię, więc 4 pazurki lecą do lampy. I takie utwardzam przez jakieś pół minuty, 45 sekund paznokcie utwardzone. Teraz zrobię sobie kciuka. Okej. I... to mamy. Słuchajcie, ja sobie drugą rękę zrobię już później poza kamerą, zrobimy sobie tylko jedną rękę, a później spokojnie dokończę sobie drugą, bo to jest lewa ręka, jestem praworęczna, na tym będzie mi to szybciej wychodziło na pewno i o wiele lepiej. Mam jakiś pomysł, więc mniej więcej wiem, co chcę tutaj robić, a to po prostu zrobię poza kamerą, powolutku sobie ogarnę. Także robię teraz tą rękę, zaczynam od nałożenia kolorku, jest to lakier z ABBA Group w takim kolorze, takim cukierkowym, różowym. Tak, więc nakładam po prostu cienką warstwę lakieru. Dobra. I pazurki lecą do lampy. I robię teraz drugą warstwę, też cieniutką. Dobra, to jak pierwszy kolor mamy zrobiony, to teraz tak. Biorę sobie biały kolor. Tu mam akurat Laresa biały i mam tutaj folijkę od tych naklejek. Tutaj sobie wyleję trochę tego i mam sondę i taki pędzelek długi. Teraz sobie robię sobie kropkę. I teraz tym pędzelkiem, który sobie jeszcze trochę wymoczę, żeby on się połączył, tym robię takie gwiazdki będę jakby robić, taką gwiazdkę. I zrobię sobie taką jeszcze jedną. Tak to wygląda, wyostrzy się to, o, wyostrzyło się, tak to wygląda. Do tego sobie dorobię troszeczkę kropeczek, tak jak mi tutaj pasuje. I tak to już zostawię. No i teraz takiego palucha już wkładam do lampy. Na 30 sekund. Więc jak to już mamy utwardzone, to teraz podobne wzorki sobie zrobię na innych paznokciach. Takie wiecie, jakby nie zależy mi też na tym, żeby one były idealnie równe, dlatego to będzie takie wiecie. No takie wiecie, takie, żeby to nie było równe, ale też żeby to wszystko pasowało do siebie, więc takie coś teraz będę robić. Mamy już wzorki. No teraz pokażę na zbliżeniu. Tak one wyszły, tak wygląda kciuk. Więc teraz biorę sobie top coat. Mam akurat tutaj No Wipes High Hybrid. I tak się zastanawiam, czy dawać te kryształki, czy nie dawać kryształków. Trochę mi się nie chce dawać tych kryształków, wiecie? Tak mi się podoba, tak jest spoko. Więc to po prostu... Oj, włos. Więc to po prostu sobie już utrwalę topem. Z tego co pamiętam, to on ostatnio był taki dosyć gęsty. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, to malujemy. No to chyba znak, że trzeba kupić nowy top. Mam nadzieję, że mi starczy na drugą rękę. No i tutaj sobie już zrobię kciuka od razu, żeby... dwa razy tylko nie utwardzać. I tak tu już siedzę drugą godzinę. Nie wiem, mi zawsze paznokcie strasznie długo się robią. To mam pomalowane, a zawsze na koniec jeszcze przejeżdżam po tych rogach, końcach. Dobra. No i taką rękę wkładam na 1,5 minuty. No i paznokcie mamy. W sensie, no jedną rękę, nie? Ale chociaż jedna ręka, więc 50% jest zrobione. Tak, one się prezentują. To jeszcze zrobię takie zbliżenie ładne. Bardzo mi się podobają. Więc ogólnie to jest top no wipe, więc słuchajcie, tutaj nic nie trzeba przejeżdżać, ale ja zawsze tak czy tak cleanerem zawsze sobie przejadę. Tak wiecie, dla zasady. No i tak jak mówiłam, już jedną rękę mam zrobioną. No i tak, dajcie znać, co myślicie o tej właśnie metodzie. Wam się to podoba. No, mówię. Ja sobie kupowałam, znaczy ja w ogóle robiłam sobie paznokcie takie, sobie przedłużałam, co 2 tygodnie sobie przedłużałam paznokcie przez długi czas. A wcześniej przez 2 lata robiłam sobie u kosmetyczki hybrydy na naturalnej płytce, więc tak naprawdę paznokcie maluję już bardzo, bardzo długo, już nie mogę, nie zliczę wam ile lat, ale bardzo długo, no i mówię, potem przedłużałam przez tak naprawdę 2 lata. No i po tym czasie stwierdziłam, że w sumie mi się nie chce, no i sobie kupiłam takie
paznokcie. Więc mówię, dajcie znać, jak wam się podoba ta metoda, czy próbujecie sobie zrobić takie press on nails. Mówię, na Shein, na Allegro, tego macie wszędzie full i możecie sobie wybrać, nie wiem, dosłownie każdy możliwy i kształt, i długość, i wzorki, także zobaczcie sobie. Ja poza kamerą sobie zrobię drugą rękę, a na ten moment ja się z wami będę żegnać. Mam nadzieję, że film wam się podobał, że trochę coś innego na moim kanale niż tylko makijaże albo lifestyle, bo tak naprawdę paznokci wam chyba nigdy nie pokazywałam. No tylko ten jeden raz, ten w Malborku, tak? No ale to nie było takie, wiecie, robienie typowo paznokci, tylko sobie na szybko musiałam coś zrobić. A tak, pokazałam wam, jak zrobić fajnie, szybko paznokcie. Także, jeśli wam się film podobał, to dajcie łapkę w górę, nie zapomnijcie także o zasubskrybowaniu mojego kanału, bo każda subskrypcja jest dla mnie mega ważna i jest to dla mnie mega miłe, że kolejne osoby przychodzą do mnie i chcą mnie oglądać. Więc ja się z wami żegnam. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Pewnie w sobotę jakąś, albo w środę. Chyba raczej w sobotę. To wciśnijcie dzwoneczko, żeby nie przegapić żadnego filmu. Także pa!